się Manowskim. Tutaj w kolejnym materiale. I w tym materiale porozmawiamy sobie o Lidze Sprawiedliwych. Była Liga, był Marvel, był DC. Teraz rozbijemy to na Ligę Sprawiedliwych. Mówiłem wcześniej w poprzednim materiale o filmie, a teraz powiem o samej Lidze. I trochę rozbijemy to na bohaterów. Każdy z bohaterów dostanie u mnie osobny film. Także jeżeli chodzi o Ligę Sprawiedliwych, mamy tam Batmana, Aquamana, Supermana, Wonder Woman, Flasha, Kid Flasha, Zieloną Latarnię, Zieloną Strzałę. To są takie odpowiedniki Ironmana, Wolverina, Kapitana Ameryki, Hulka, Thora, Czarnej Wdowy, Hawkeye'a, ale osadzone w troszeczkę innym świecie, innym świetle. Bo Tony Stark to taki Batman, Bruce Banner, bo obaj są bogaci. Hawkeye to taka trochę zielona strzała, no bo obaj ich bronią, ich skillem jest łuk. Hulk to trochę taki ten Mundo. Trochę taki można jak on ma na imię. Nie, zapomniałem tego imienia. Ale jest w Lidze Sprawiedliwych taki bohater, który jest troszeczkę odpowiednikiem Hulka. Czarna Wdowa, jej odpowiednikiem jest Wonder Woman. Co prawda nie ma umiejętności agenta, ale jest Amazonką, więc dosyć ciekawe, fajne triki potrafi wykonać i zrobić. Chyba nie ma odpowiednika Zielonej Latarni. Nic mi się nie kojarzy. Odpowiednikiem Flasha i Kid Flasha jest Speedy. Speedy? Nie, Speedy tylko... Lance. To jest chłopak, który został wychowany przez Mystic. Jest on w uniwersum Marvela, więc on jest odpowiednikiem Flasha i Kid Flasha z DC. No cóż, to chyba tyle postaci, ile Kapitan Ameryka chyba nie ma swojego odpowiednika, ale Kapitana Ameryki nie da się tak łatwo zastąpić. Jest to bohater, którego chyba żadne z nas nie byłoby w stanie zastąpić, więc Kapitan Ameryka jest jedynym w swoim rodzaju, ale też dał wiele, jeżeli chodzi o uniwersum Marvela, więc to było na tyle w tym materiale. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, see ya.